Dzień dobry Państwu. Na zaproszenie Fundacji Parkinson z Lublina odpowiem na pytania, które Państwo zadaliście Fundacji dotyczące zachowania się w czasie pandemii osoby z chorobą przewlekłą, ale także kilka ogólnych uwag na temat, na bardzo praktyczne tematy związane z chorobą Parkinsona czy innymi chorobami przewlekłymi. Pierwsze pytanie brzmiało, jakie informacje powinien przygotować pacjent neurologiczny przed wizytą u lekarza. Proszę Państwa, największym problemem, z jakim spotyka się lekarz, widząc pacjenta po raz pierwszy, to brak dokumentacji. Po pierwsze, brak dokumentacji dotyczącej badań dodatkowych, wypisów ze szpitali, jeśli ktoś w tym szpitalu przebywał, danych dotyczących innych schorzeń, innych chorób, innych problemów medycznych. Ale najważniejszy zazwyczaj problem to brak spisu leków. Każdy chory udający się do jakiegokolwiek lekarza, nie tylko do neurologa, szczególnie taki, który choruje na choroby przewlekłe albo na kilka chorób, leczy się u kilku specjalistów, powinien mieć ze sobą spisane wszystkie leki z godzinami przyjmowania, nazwami i uwaga, dawkami także tych leków, po to, żeby lekarz nie popełnił błędu. Zależności, jakie zachodzą między lekami, nazywamy interakcjami. Jeśli pacjent przyjmuje 6 lub więcej leków, to nauka mówi, że ryzyko tych interakcji jest 100%. Czyli my musimy być niezwykle ostrożni w takich sytuacjach, aby właśnie pacjentowi nie zaszkodzić. Dodatkowo leki, te same preparaty występują pod różnymi nazwami. To dodatkowo jeszcze może utrudniać sytuację i dlatego bardzo ważny jest dokładny spis wszystkich leków. W ogóle każdy chory chorujący na choroby przewlekłe powinien nosić ze sobą na stałe zawsze przy sobie rozpoznanie choroby czy chorób oraz spis leków. Pytanie drugie. Czy w sytuacji zagrożenia koronawirusem pacjent powinien za wszelką cenę utrzymywać kontakt z lekarzem specjalistą? Jeśli tak, to jakie środki bezpieczeństwa powinien podjąć? Otóż, proszę Państwa, w sytuacji, w jakiej się obecnie znaleźliśmy, i tak ten bezpośredni kontakt w wielu przychodniach czy poradniach jest niemożliwy. Nie wolno również lekarzom przyjmować pacjentów w gabinetach prywatnych, ponieważ to naraża i pacjentów, i lekarzy, i personel tam pracujący na ryzyko rozsiewu tego zakażenia. To zakażenie rozsiewa się w niezwykle łatwy sposób, poprzez kontakt dotykowy, poprzez drogę kropelkową, czyli z wydychanym powietrzem. Nie możemy przewidzieć, czy ktoś już jest chory albo był chory i jest nosicielem ciągle jeszcze czynnej infekcji, którą może innych zarażać. Dlatego w okresie pandemii w wielu poradniach przeszliśmy na taką czasową opcję, która prawdopodobnie będzie coraz częstszą formą kontaktu między lekarzem a pacjentem. Nazywa się to telemedycyna, czyli kontakt z pacjentem poprzez telefon, poprzez internet czy jakimiś innymi komunikatorami. To w sytuacji braku lekarzy, braku personelu medycznego pewnie będzie forma coraz częstszych kontaktów, ale obecnie, proszę Państwa, nie szukajcie na siłę Państwo kontaktu fizycznego twarzą w twarz z lekarzem. Dlaczego? Dlatego, że ten kontakt twarzą w twarz jest dla Państwa i także dla personelu medycznego po prostu dzisiaj niebezpieczny. Jest to oczywiście najlepsza forma kontaktu i trudno sobie wyobrazić pierwszą wizytę pacjenta u lekarza, który musi tego pacjenta fizycznie zbadać. Nie ma innej możliwości, szczególnie w neurologii czy w chorobie Parkinsona jest to niezwykle ważne, że nie tylko na podstawie wywiadu, ale także badania fizykalnego stawiamy rozpoznanie. Ale w tym okresie teraz przejściowym niestety musimy się na razie uzbroić w cierpliwość. Natomiast jeśli mamy jakieś problemy,
a już się leczymy, lekarz nas zna i my znamy lekarza, to wiele pytań możemy rozwiązać drogą telemedycyny, czyli drogą właśnie porady telefonicznej. Możemy skorygować dawki leków, możemy zlecić badania dodatkowe, czy zalecić wizytę w szpitalu, jeśli dzieje się coś bardzo poważnego. Kolejne pytanie jest pytaniem bardzo ogólnym. Co zaleca Pan pacjentom w kontekście leczenia objawów pozaruchowych? Rozumiem, objawów pozaruchowych choroby Parkinsona. No, proszę Państwa, to jest pytanie bardzo szerokie, ponieważ objawów pozaruchowych jest bardzo wiele. Dzielimy je na kilka kategorii, może tak pokrótce tylko je omówię. Pierwsza kategoria to są zaburzenia tak zwane autonomiczne, czyli układu wegetatywnego. Do nich należą zaparcia, do nich należą spadki ciśnienia, szczególnie po wstaniu z łóżka czy z dłuższej pozycji siedzącej. Nazywamy je wtedy hipotonią ortostatyczną. Do nich należą też problemy z zakresu pęcherza moczowego, z trudnością utrzymania moczu, czyli tak zwany pęcherz niecierpliwy. Inna grupa objawów to są objawy neuropsychiatryczne. Takie nazywamy, żeby to połączyć tutaj i psychiatrię, i neurologię. To są objawy takie jak lęk, jak depresja, apatia, no i w końcu także zaburzenia poznawcze, czyli otępienie i ewentualnie zaburzenia psychotyczne, czyli najczęściej w przypadku choroby Parkinsona omamy wzrokowe. No i mamy całą grupę innych objawów, takich jak różnego rodzaju bóle, zaburzenia czucia, drętwienia kończyn, podwójne widzenie, osłabienie węchu, osłabienie procesu połykania, niewyraźna mowa. Cały szereg objawów, które możemy zaliczyć w jakimś sensie do pozaruchowych, bo niezwiązanych z chodzeniem, poruszaniem się czy sprawnością kończyn. Postępowanie w każdym z tych objawów jest bardzo różne. Ja powiem tylko o kilku najważniejszych z tych objawów, które mogą stwarzać Państwu ryzyko poważnych powikłań. Na pewno muszę powiedzieć o hipotonii ortostatycznej, czyli spadkach ciśnienia, co może być przyczyną omdlenia. Omdlenie może być przyczyną upadku, a upadek przyczyną złamania. Najczęściej złamania szyjki kości udowej. Mamy takie dane z Wielkiej Brytanii, które pokazują, że chorzy z chorobą Parkinsona łamią sobie szyjkę kości udowej 4 razy częściej niż chorzy w ich wieku niechorujący na chorobę Parkinsona. Jedną z przyczyn jest właśnie ta hipotonia ortostatyczna. Na czym to polega? Na tym, że jak wstajemy szybko do pozycji pionowej, a leżeliśmy czy siedzieliśmy przez dłuższy czas, to kręci nam się w głowie, a czasami może nam ściemnieć przed oczami, mamy zawrót głowy, mamy zachwianie równowagi i może dojść do upadku. Niestety wielu takich moich pacjentów zakończyło w ten sposób okres swojej sprawności ruchowej, no bo złamanie to operacja. Operacja, potem rehabilitacja i wszystkie możliwe powikłania i często już ten chory nie wracał do pełnej sprawności, więc co lepiej robić? Nie leczyć, a zapobiegać. A zapobieganie polega na nauczeniu pacjenta odpowiedniego zachowania, czyli po leżeniu, po dłuższym siedzeniu powinniśmy wstać powoli, z podparciem, poczekać i to nie 20 sekund, tylko kilka minut. To szczególnie dotyczy godzin nocnych, kiedy pacjenci gorzej widzą, kiedy podczas oddawania moczu w łazience też ciśnienie jeszcze odruchowo spada, więc jak ktoś ma takie objawy, że mu się wtedy kręci w głowie, powinien to robić w pozycji siedzącej. Powinniśmy pamiętać, żeby przyjmować odpowiednią ilość płynu w ciągu doby, mierzyć to. To musi być około 1,5 do 2 litrów, tak licząc ze wszystkimi posiłkami. Możemy sobie dosalać pokarmy, jak mamy niskie ciśnienie. Możemy spać z nieco wyżej ułożoną głową. To są wszystko problemy, to są wszystko sposoby tak zwane pozafarmakologiczne, które nie są związane z przepisaniem odpowiednich leków. A jeżeli to nie pomaga, upadki się zdarzają, no to trzeba się udać do lekarza i lekarz może Państwu przepisać jeden z kilku leków zalecanych do leczenia tej hipotonii ortostatycznej.
Inny problem to są zaburzenia o charakterze omamów. Omamy wzrokowe, o których chcę wspomnieć, one się często wiążą z pogorszeniem u pacjenta pamięci, ale tu również leczenie nie powinno być automatyczne. Jeżeli mamy jakieś wrażenie, że ktoś obcy jest w pokoju, ale nie boimy się tego, albo firanka nam się układa w postać i też nie przeżywamy z tego powodu lęku, zdajemy sobie sprawę, że to jest złudzenie, to nie ma powodu tutaj udawać się do psychiatry i leczyć tego silnymi neuroleptykami, bo więcej z tego może być szkody niż pożytku. Jeżeli natomiast to się wiąże rzeczywiście z lękiem, niepokojem, powtarza się bardzo często, to przede wszystkim trzeba to przekazać lekarzowi, żeby spojrzał na naszą listę leków. Czasami wykreślenie któregoś z leków albo zmniejszenie jego dawki może spowodować poprawę sytuacji. Także nie ma co w takich sytuacjach panikować i szukać gwałtownej pomocy u lekarza czy w izbie przyjęć, a już szczególnie w izbie przyjęć psychiatrycznej. Szczególnie w dzisiejszych czasach powinniśmy tej hospitalizacji, nawet w oddziale ratunkowym czy w izbie przyjęć, za wszelką cenę unikać. Kolejne pytanie. Obecna sytuacja budzi w wielu z nas niepokój. W jaki sposób stres może oddziaływać na chorych i ich objawy? No, oczywiście stres, to każdy chory na chorobę Parkinsona dobrze wie, nasila wszystkie objawy, szczególnie dwa. Drżenie i zaburzenia chodu. Szczególnie jeżeli ktoś cierpi na tak zwany freezing, czyli na tak zwane napady przymrożenia, to w stresie tego freezingu, czyli niemożności ruszenia z miejsca, doznaje znacznie częściej. To zwykle dotyczy takich nagłych sytuacji stresowych, jak ktoś na nas patrzy, jesteśmy u lekarza czy w jakimś towarzystwie. Te objawy się mogą nasilić. Taki przewlekły niepokój, jaki towarzyszy teraz pandemii koronawirusem, też może się na to pogorszenie objawów przełożyć. Ale to, co się szczególnie przekłada, to pogorszenie sprawności u pacjenta, który ulega infekcji. Każda infekcja w chorobie przewlekłej, w chorobie Parkinsona także, może szczególnie, powoduje znaczne pogorszenie sprawności ruchowej. Pamiętajmy zawsze, że jeśli dochodzi do takiego pogorszenia w ciągu jednego, dwóch, trzech dni, to najczęstszym powodem jest albo przepisanie przez lekarza innej specjalności, no czasami też neurologa, leku, który jest niedozwolony. Takiego leku jak metoklopramid, torekan, cynaryzyna, flunaryzyna. Te leki mogą, czy jakiś neuroleptyk silny, na przykład przepisany na spanie, risperidon, olanzapina, aripiprazol, tutaj podaję Państwu nazwy takie międzynarodowe, bo tych handlowych jest bardzo wiele i są trudne do, pewnie dla wszystkich do zapamiętania. Ale drugą przyczyną poza lekami są właśnie infekcje. I w dobie koronawirusa to jest bardzo ważne. Chociaż oczywiście to nie zawsze musi być koronawirus. To mogą być i bardzo często są infekcje układu moczowego, nawet takie, które przebiegają bez widocznej gorączki, wyraźnej gorączki, czy jakichś wyraźnych objawów, to czasami tylko wyjdzie nam w badaniu ogólnym moczu, kiedy widzimy bakterie w moczu i leukocyty, czyli białe ciałka świadczące o zapaleniu. Druga grupa infekcji to są zapalenia płuc. Szczególnie na te zapalenia narażeni są pacjenci, którzy mają zaburzenia połykania, czyli tak zwaną dysfagię, ponieważ oni się mogą zachłystywać pokarmami. I znowu tutaj nie ma na to specyficznego leczenia czy leku, jest natomiast odpowiednie postępowanie. Jedzenie w pozycji siedzącej, powoli, drobnymi kęsami, w półpłynnej postaci posiłków, albo stosowanie dostępnych w aptekach takich zagęszczaczy pokarmu, które mogą ułatwić połykanie. Także pamiętajmy o tym, o tych sposobach, o tych objawach, które możemy leczyć bez leków albo powikłań, które możemy uniknąć bez stosowania jakichś leków, tylko poprzez zmianę naszych zachowań.